Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj dostałem takie pytanie dotyczące pierwszej Mojżeszowej. Szósty rozdział. Od pierwszego do czwartego wersetu. Zatem zerknijmy do tego fragmentu. A kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. No więc tutaj chodzi o po pierwsze termin synowie Boży, kto to są? I o czym w ogóle mówi ten fragment? Więc o czym mówi w ogóle ten fragment? Ja go sparafrazuję. Zacznę od pierwszej uwagi. Podział na rozdziały nie jest natchniony. Podziału na rozdziały dokonał nie Bóg, a człowiek. I to ten podział jest przydatny technicznie tylko do tego, żeby łatwiej znaleźć wersety. Nie ma on żadnej duchowej wartości, a wręcz często te duchowe wartości zaciemnia. I tutaj mamy w piątym rozdziale wymienionych synów Bożych. A to jest właśnie taki człowiek jak Noe, taki człowiek jak Lamech, taki człowiek jak Metuszelach, taki człowiek jak Henoch. To byli synowie Boży. I dlatego błędem jest, że rozdzielono to na piąty i szósty rozdział, dlatego że synowie Boży, wymienieni właśnie tutaj wcześniej, to są ludzie, którzy zaczynają być wymieniani od czwartego wersetu rozdziału piątego. Czyli mamy Set, mamy następny syn Boży Enosz, następny syn Boży Kenan, następny syn Boży, no pierwszy syn Boży to jest Adam, tak? No to jest akurat w Ewangeliach użyte syna Bożego. Mamy o tym wprost napisane w Łukasza 3 rozdział 38. Syna Enosza, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. Czyli Adam był synem Bożym. Więc jeżeli Adam jest synem Bożym, nazwany przez Słowo Boże, to już widać, że należy to odczytywać w następujący sposób. Ja teraz nie czytam tłumaczenia,
tylko mówię moją interpretację przez pierwsze cztery wersety, a potem udowodnię, dlaczego ta interpretacja jest jedyną możliwą interpretacją według Słowa Bożego. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, czyli tacy ludzie, którzy byli tu wymienieni w 5 rozdziale, czyli ci, którzy po prostu należeli do osób niosących odpowiedzialność Bożą. Więc ujrzeli ludzie, którzy byli ludźmi należącymi do Boga, własnością Bożą, czyli ludzie będący własnością Bożą, że córki ludzkie były piękne. Córki ludzkie, czyli po prostu kobiety należące do rodów niezbawionych ludzi, niewierzących Bogu, idących własną drogą, między innymi te córki ludzkie, które na przykład same osobiście nie nawróciły się. I one dbały o urodę, tak? Więc córki ludzkie były piękne. Grzechem oczywiście tych ludzi będących własnością Bożą było to, że zaczęli oczami patrzeć, a nie duchowo oceniać te córki. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, rzekł Jahwech, tu jest użyty tetragram, rzekł Jahwech, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze. Czyli duch Jahwech, duch Pana, duch święty. Gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. I faktycznie od momentu wypowiedzenia tych słów do potopu trwało 120 lat. Chodzi o to, że od momentu wydania tego wyroku do momentu zgładzenia człowieka z ziemi przez potop było 120 lat. Była to decyzja Boża, żeby usunąć ludzi z ziemi. I nie chodzi o ograniczenie wieku, bo jest taka teoria rozpowszechniona przez różnych kłamczuszków. Te 120 lat nie dotyczy tego, że Bóg ograniczył wiek człowieka do 120 lat, bo przecież później widzimy po potopie, że ludzie żyją dłużej. Abraham ile lat żył? Ile lat żył między innymi Jakub, narzekający na to, że krótko żył na ziemi, to już wtedy miał w okolicach 130-135 lat i Jakub narzeka, że jego wiek nie był taki jak wiek jego ojców. Czyli już widać, że ta interpretacja twierdząca, jakoby Bóg ograniczył biologiczny czas życia człowieka do 120 lat, jest kompletną bzdurą. Rozpowszechniają to niestety różne złośliwie poinformowane osoby i trzeba się temu błędowi przeciwstawić, bo to jest fałsz. Tutaj równo 120 lat od momentu tego wyroku do momentu, kiedy wody zalały ziemię, minęło 120 lat. I teraz jest taka uwaga, a w tych czasach również i potem, zwróćmy uwagę, również i potem, nie tylko wtedy, ale również i potem, czyli wtedy, ale i potem, po potopie też. Gdy synowie Boży, czyli ludzie będący własnością Bożą, obcowali z córkami ludzkimi, czyli z córkami, które nie były własnością Bożą. Byli na ziemi olbrzymi. Ci olbrzymi to są różnego rodzaju osoby wpływowe, które korzystając z tego, że są synami wierzącego albo będącego własnością Bożą człowieka, rozpychali się wśród innych ludzi będących własnością Bożą. Bo oczywiście Bóg w ogóle się nie zajmuje w Biblii niewierzącymi, zajmuje się zawsze ludem Bożym. I ten lud Boży tutaj właśnie
sprzeniewierzył się, biorąc za żony córki ludzkie. I niestety to się powtarza później. Widzimy to w Ezdrasza 9.2 na przykład. Ezdrasza 9 rozdział, 2 werset. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, także święte potomstwo, czyli można by powiedzieć, że ci synowie Boży to jest po prostu święte potomstwo. Także święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Czyli widzimy powtórka z 6 rozdziału 1 Mojżeszowej. Widzimy też w Koryncie, że pewien grzech, który zakończył się wydaniem człowieka na zatracenie ciała szatanowi, to był grzech człowieka, który żył z żoną ojca swego. Nie znamy dokładnie powodów, dlaczego taka sytuacja się tam wydarzyła, ale jest taki możliwy scenariusz. Czyli mamy szanowanego członka zboru, któremu umarła żona. Jest to człowiek o silnej pozycji w zborze, a nawet może nie o silnej, o zwykłej pozycji w zborze, ale znany jako po prostu człowiek wierzący. Syn Boży. I nagle bierze sobie młodszą kobietę za żonę w miejsce tamtej, wcześniejszej, która nie jest wybrana według kryterium duchowego, tylko według kryterium tego, że mu się podobała. I ta niewierząca kobieta w tym samym gospodarstwie domowym spotyka dorosłego biologicznie, ale niestety jeszcze może duchowo niedojrzałego młodego chrześcijanina, który jest synem tego jej męża. Ona jest młodsza, ładniejsza, ale niewierząca. I nagle dochodzi do sytuacji, że ten młody chrześcijanin, ciągle podrywany przez tą żonę ojca swego, ulega jej. Albo może sam jest inicjatorem tego grzechu. I dochodzi do tego, że jest sytuacja taka, że on żyje z tą żoną ojca swego. I w tym zborze powstaje dziwna sprawa. Ojciec chodzi na zgromadzenia. Wszyscy wiedzą, że jego syn żyje z żoną ojca swego, czyli z jego żoną aktualną. Ale to jest przecież znany tutaj syn takiego poważnego chrześcijanina. Ojciec nic z tym nie robi, a ten młody się rozpycha. Rozpycha się w wyniku tego, co się tam dzieje. I apostoł Paweł aż musiał zareagować i skarcić wręcz zbór. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Nie wiemy, czy ten człowiek był wierzący, czy nie. Było konieczne natychmiastowe wykluczenie go spośród zborowników. Jedni mówią, że był wierzący, drudzy, że nie był wierzący. Tak czy siak jest takie samo działanie. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. Jeśli jest wierzący, to wykluczenie ze zboru obudzi go i będzie pokutował, porzuci grzech i wróci do zboru. Jeśli jest niewierzący, to oprócz zatracenia ciała w jego życiu również będzie miało później miejsce zatracenie ducha i duszy i pójdzie na wieki do piekła, jak się nie nawróci. Więc to jest wielka szkoda, gdy według oczu ludzie patrzą
I na pewno tutaj nie chodzi o żadne tego typu bajeczki, jakoby ci synowie Boży mieli być aniołkami. I to jeszcze do tego upadłymi. Aniołkowie nie mają narządów rozrodczych. Aniołkowie są bezpłciowi, bo są duchami. I to duchami, które nie mają ciała. A więc nie mają jak się rozmnażać. No więc, czy ja sobie zmyślam, czy nie, potwierdza to piąty werset. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka, co widział Pan? Widział Pan, że własność Boża, czyli ludzie Boży, mieszają się z niewiernymi, niewierzącymi kobietami. I w wyniku tego w zgromadzeniu pańskim rozprzestrzeniają się władcy, którzy stają się klerem i zaczynają rządzić. To są ci właśnie upadli. I Pan widział, że wielka jest złość człowieka, nie złość aniołów, złość człowieka. I że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Nawet własności Bożej myśli były ustawicznie złe, bo umysł należy do ciała. I to jest część mózgu, wynik procesów biochemicznych, elektrycznych w mózgu, czyli w ciele. I to jest ustawicznie złe. Dopóki człowiek wierzący jest na ziemi, ma ciągle stare, zepsute ciało i dopóki nie umrze i nie rozłoży się to ciało, albo nie doczeka pochwycenia, zabrania do nieba przez Pana Jezusa, to jest w tym ciele, a w tym ciele są nasiona każdego grzechu. Nawet u własności Bożej. I teraz właśnie taki był wyrok. Wielka jest złość człowieka, czyli zarówno tego, który jest własnością pańską, jak i tego, który nie jest własnością pańską. I jego dążenia serca są ustawicznie złe. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan: zgładzę człowieka, nie aniołów, zgładzę człowieka, którego stworzyłem. Przecież jeśli to by byli aniołowie, to ten wyrok byłby głęboko niesprawiedliwy. Za to, że Kuba ukradł, powiesimy cygana, tak? No przecież to Bóg takiej metody nie stosuje. Natomiast winni byli wszyscy ludzie, a nawet ci, którzy byli własnością Bożą, wybierali sobie córki ludzkie za żony, zamiast nie według patrzenia wybierać żony, tylko według duchowych właściwości wybierać sobie córki Boże. I to była tak głęboki upadek, że tak samo w Izraelu, jak Izrael był potem na przykład w czasie buntu przeciwko Panu, no to brali sobie Midianitki, tak? I dopiero Pinchas to przerwał. Więc tutaj trzeba mieć świadomość, że Bóg nienawidzi mieszanych małżeństw. W 1 Koryntian też jest powiedziane: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo jaka jest sprawiedliwość światłości z ciemnością? Czyli ta sama nauka. Nie ma tu żadnej nowej nauki. Tu jest po prostu nauka. Święte ma się nie mieszać z nieświętym. A jeśli święte już się miesza z nieświętym, jeśli gorące miesza się z ciepłym, tak że powstaje letnie, to ja już to wypluwam. To mnie brzydzi. I tak samo było tu. No nawet własność Boża brała sobie córki ludzkie za żony. I potem te bachory wychowane, mieszanka duchowego z cielesnym zawsze tworzy olbrzyma. Olbrzym to jest mieszanka cielesnego z duchowym. I taki olbrzym, taki mocarz rozpychał się potem, odpowiednik kleru, czyli nienarodzony na nowo, syn diabła, idzie na teologię i zostaje pastorem w lokalnym zborze, bo po prostu taki system wprowadzili. I nie dziwne, że księga Henocha, która kłamie, że tutaj są niby aniołowie, jest taka popularna wśród kleru, bo to jest tak naprawdę rozdział, który potępia każdego Diotrefesa, każdego Nikolaitę.
to jest cały czas ten sam problem, że mieszanka duchowego z cielesnym wkrada się do zborów bożych i potem rządzi. Potem mamy ekumenię, bo ci ludzie doskonale się rozumieją, są niewierzącymi synami diabła, zajmującymi się zawodowo religią. I oni nie chcą takich, którzy są narodzeni na nowo, tylko potrzebują się dogadać między sobą politycznie. Dla nich doktryny nie są ważne. Dla nich ważne jest to, żeby wspólnie tworzyć jedną koalicję, która przejmie władzę w kraju, a najlepiej na świecie. Z tego powstanie potem wielka wszetecznica, bo ci ludzie nie będą pochwyceni w czasie zabrania przez Pana Jezusa, bo są niewierzącymi. Żaden przedstawiciel kleru nie jest narodzony na nowo, bo gdyby był narodzony na nowo, czytając Biblię, natychmiast przestałby być członkiem kleru. To można mieć stuprocentową pewność, nawet 1000% pewność. Brzmi szokująco, ale takie są fakty. Nie ma takiej możliwości, żeby znając Biblię być członkiem kleru. Tylko ludzie głęboko zdemoralizowani mogą trwać w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo bycie częścią kleru jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. I to jest świadome trwanie w tym grzechu. Więc żaden ksiądz, żaden pop, żaden pastor, żaden lider, czytając słowa Pana Jezusa, których On mówi wyraźnie, że nie nazywajcie się liderami, ojcami, księżmi. Nie, tam ja parafrazuję to miejsce, ale jest takie miejsce, które mówi, wy zaś jesteście braćmi. Znajdujemy to w Mateusza 23:10. I nie pozwalajcie siebie nazywać mistrzami. 9. I nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesiech. Czyli jak ktoś się podaje za ojca i każe się tutaj tak tytułować, albo ktoś nazywa kogoś ojcem, no to jest dokładnie to samo, jak antychryst zasiądzie w świątyni, podając się za Boga, bo ojciec jest Bogiem. Więc każdy przedstawiciel kleru jest takim antychrystem. 9. 8. Ale wy siebie nie pozwalajcie nazywać rabbi. Rabbi, czyli nauczycielu. Albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus. Ale wyście wszyscy braćmi. Wszyscy wierzący są braćmi. Nie ma wyróżnienia. 10. Nie pozwalajcie siebie nazywać mistrzami, albowiem jeden jest mistrz was, Chrystus. I tutaj mamy jeszcze bardzo ważną rzecz, żeby tego nie przeoczyć, że wspólne braterstwo cały czas w chrześcijaństwie panuje. Wszyscy bracia są równi, wszystkie siostry i bracia są równi. Jeden nie jest wyższy od drugiego, wszyscy są równi. Był tylko krótki okres na samym początku, kiedy byli biskupi, ale już ich dzisiaj nie ma. Wszyscy starsi, czyli biskupi starsi, byli albo nie wiemy jak wyznaczani, bo tak jest dokładnie napisane, że byli wyznaczeni przez Ducha Świętego i nie ma procedury ich wyznaczania, albo byli wyznaczani przez Pawła i jego współpracownika Barnabę, albo też Tytusa, Tymoteusza. I nie ma w ogóle procedury ich wyznaczania. Gdyby dzisiaj był kler w zborach według myśli Bożej, to przecież byłby opis, jak ich wyznaczać. Mało tego, nikt nie spełnia tych kryteriów, które są w Tytusa i Tymoteusza podane. Tam jest wyraźnie powiedziane, że kandydat na starszego, kandydat na biskupa, ma być mężem jednej żony, ma mieć dzieci wierzące. Te dzieci mają nie być nawet nie mieć zarzutów żadnych. Czyli nie tylko mają być znane jako zbawione chrześcijańskie osoby, ale nawet nie powinno być na ich temat plotek. Jeśli powstają jakieś plotki, to znaczy, że to nie jest żaden starszy, tylko to jest oszust religijny.
Od razu po tym widać. A przecież to nie od niego zależy, czy na temat jego dzieci są plotki, prawda? No, widzicie, jakie ostre kryterium. I jeszcze na temat każdego kandydata na starszego wszyscy poza zborem mają mieć idealną opinię. Nie może mieć żadnych. Ma się cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy do nich nie należą. No więc informuję wszemi wobec, że mam bardzo złą opinię na temat każdego, kto udaje, że chce być starszym albo chce być starszym. Widzicie? Ja do nich nie należę. Nie mają u mnie dobrego imienia, nie mogą być starszymi. Tyle Słowo Boże mówi. Więc to możecie znaleźć i w Tymoteusza, i w Tytusa. Nie ma dzisiaj starszych. Byli, ale w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich apostoł Paweł powiedział, że po jego odejściu z pomiędzy starszych wyznaczonych przez Ducha Świętego powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby ludzi pociągnąć za sobą. To był koniec już służby starszego. Paweł odszedł, nie ma starszych. Jest tylko Pismo Święte i tylko Pismo Święte. Więc generalnie nie ma ordynowanych starszych. Wszystko się odbywa na zasadzie kierownictwa Ducha Świętego. A każdy, kto podaje się za kler, jest człowiekiem, który trwa w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. No i dobrze. I teraz ten szósty rozdział. Dlaczego ja mówię, że to są ludzie? No więc termin Syn Boży w Biblii nigdy nie odnosi się do anioła. Są niektóre miejsca, które naciągając, można by ewentualnie podciągnąć pod aniołów, ale to kłóci się z ogólnym użyciem tego terminu. Syn Boży zawsze dotyczy człowieka. Lub bezpośrednio Pana Jezusa Chrystusa, który też jest człowiekiem. Więc nie jest tak, że można użyć terminu Syn Boży do aniołka. Boscy synowie. Więc pierwsze miejsce to jest Mateusza 5:9. Znaczy pierwsze miejsce to było, że Adam jest Synem Bożym, tak? Czyli bezpośrednie odniesienie do 5 rozdziału pierwszej Mojżeszowej, gdzie było widać, że ta linia to jest linia synów Bożych. Ale dobrze. Kolejne miejsce to jest Mateusza 5:9. Mateusza 5 rozdział 9 werset. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Czyli widzimy, że to są ludzie, tak? Błogosławieni pokój czyniący, kto? Aniołowie? Ludzie. Oni będą nazwani synami Bożymi. Koniec dowodu. Syn Boży w Biblii oznacza człowieka. Łukasza 20:36. Tak jak mówiłem, ani jedno miejsce w Biblii nie wymaga tego, żeby był to anioł. I to miejsce także tego nie wymaga. Łukasza 20:36. Albowiem umierać więcej nie będą. Kto? Ludzie. Albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom. I będą synami Bożymi. Kto? Ludzie będą synami Bożymi. Gdyż są synami zmartwychwstania. Czyli po pierwsze, w gradacji będą ci, co dostąpią zmartwychwstania, równi aniołom. I będą synami Bożymi. Nawet ten werset pokazuje, że aniołowie to nie są synowie Boży. Będą synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. Gdyby aniołowie byli synami Bożymi, to ten werset musiałby brzmieć mniej więcej tak. Albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą aniołami. Czyli synami Bożymi. Ale tak nie jest napisane. Więc widać jednoznacznie, Łukasza 20:36, gdyby nie było żadnego innego wersetu, który pokazuje, że synowie Boży są ludźmi, to ten by wystarczył. Ale jest więcej. Rzymian 8:19.
Rzymian 8:19. Albowiem mniemam, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się objawić w nas, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Kiedy nastąpi to objawienie synów Bożych? Widzimy tu z kontekstu, że to są ludzie, tak? Ludzie Boży, lud Boży, to są synowie Boży, ludzie należący do Boga. I jeżeli to są ludzie, którzy są własnością Bożą, to kiedy oni mają się objawić? Czyli teraz są zakryci, skoro mają się dopiero objawić. Widzimy to w Biblii, że najpierw skończy się nasz okres czasu, w którym teraz jesteśmy. Skończy się on tym, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus i zabierze wszystkich wierzących do siebie. Nazywamy to pochwyceniem, bo tak jest użyty termin w 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, że będziemy pochwyceni. Tak? Czyli może przeczytam to miejsce. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 4:4. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smudzili jak drudzy, którzy nadziei nie mają, albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim. Bo to wam powiadamy w Słowem Pańskim, że my, którzy żywi, pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej stąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwej. Potem my, żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi, pochwyceni będziemy w obłokach na spotkanie Pana, na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Przetoż pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. Proszę bardzo. Są kłamcy, którzy mówią, że nie ma słowa pochwycenie w Biblii. To jest Nowy Testament i jak widać w 17 wersecie, pochwyceni będziemy. Nie słuchajcie kłamców, czytajcie Pismo Święte. I to pochwycenie jest takim punktem, który jest od razu punktem, po którym rozpocznie się siedmioletni ucisk. W czasie tego siedmioletniego ucisku wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa będą już w niebie. Na ziemi nie będzie ani jednego wierzącego, z wyjątkiem dwóch świadków. Przez 3,5 roku będą oni głosić proroctwo, nawołując do tego, żeby Bogu się poddać. Ludzie niektórzy uwierzą tym słowom. I potem zwierzę wychodzące z otchłani zabije tych dwóch świadków po 1260 dniach od pojawienia się ich. I to będzie w połowie właśnie siedmiolecia, 3,5 roku. I potem będzie antychryst w świątyni podawał się za Boga. Przez kolejne 3,5 roku będzie sprawował kontrolę nad wszystkim, będzie chciał kontrolować wszystko. I po 3,5 roku, czyli razem po 7 latach od pochwycenia, po 3,5 roku od momentu zasiądnięcia antychrysta w świątyni, który będzie się podawał za Boga, to po tych 7 latach Pan Jezus przyjdzie na ziemię wraz ze świętymi. I wtedy właśnie będzie to, co się tutaj jest zapowiadane, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Wtedy się synowie Boży objawią. A dlaczego stworzenie oczekuje? Bo wtedy będzie odnowienie stworzenia. Wtedy rozpocznie się nowe przymierze, bo teraz nowego przymierza jeszcze nie ma. Jest powiedziane w Hebrajczyku, że stare przymierze jeszcze nie zniknęło. Ono jest bliskie zaniku. Ono dopiero zniknie właśnie po 7 latach wielkiego ucisku. I wtedy, gdy właśnie to nowe stworzenie, znaczy nowe przymierze zostanie zawiązane, nie nowe stworzenie, tylko nowe przymierze będzie przez Pana Jezusa na ziemi wprowadzone, to
Nowe przymierze będzie trwało 1000 lat i wtedy na przykład dziecko będzie mogło się bawić nad jamą żmij. Będzie lew jadł takie rzeczy niemięsne. Będzie wilk mieszkał razem z jagnięciem. Nie będzie żadnej szkody na całych tutaj obszarach ziemi, gdzie teraz widzimy, że przyroda szaleje, tak? Ale tu jest powiedziane, że właśnie przyroda wtedy odżyje. I jeszcze też nikt nie będzie uczył drugiego poznaj Pana, bo wszyscy będą znali Pana, bo cała ziemia będzie napełniona poznaniem Pana. Bo wejdą tam tylko ludzie znający Pana. Jest to opisane w Mateusza 25, kto tam wejdzie. No dobrze. I teraz widzimy kolejny werset, czyli widać wyraźnie, że synowie Boży to są ludzie. Ludzie będący własnością Bożą. Czyli synowie Boży to jest własność Boża, ludzie będący własnością Bożą. Galacjan 3,26. Galacjan 3,26. Tutaj znowu jest termin, który nas interesuje, czyli synowie Boży. 3,26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Czyli widać, że każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest synem Bożym. I to jest zresztą zgodne z Jana, pierwszy rozdział. I znowu widać, że chodzi o ludzi, nie o aniołów. Czyli Paweł kieruje te słowa, jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Proszę bardzo, jest tu termin synami Bożymi, tak? Galacjan 3,26. I teraz, jeżeli popatrzymy na kolejne miejsce, to będziemy widzieć cały czas, że synowie Boży to są ludzie będący własnością Bożą, nie aniołkowie. Nie ma takiej możliwości, żeby to byli aniołowie. To są fantazje z chorych głów, które za bardzo uwierzyły w księgę Henocha, która jest fałszywa. I teraz, jeśli mamy Ewangelię Jana, ja zresztą o księdze Henocha nagrałem oddzielny odcinek, więc warto do niego sięgnąć. Dobrze, kolejne miejsce. Może przeczytam z Gdańskiej. Mam tu pod ręką Gdańską. Tak, mam Gdańską pod ręką. Biblia Gdańska. Wydana przez brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne. I co tutaj mamy? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 12 werset. Lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Proszę bardzo, nie zmyślam. Jana 1,12. Synami Bożymi, w niektórych przekładach jest dziećmi Bożymi, synami Bożymi. Czyli widać znowu termin Syn Boży użyty do człowieka, tak? Tym, którzy przyjęli Pana Jezusa, dał prawo stać się dziećmi albo synami Bożymi, własnością Bożą. Syn Boży to jest własność Boża. Czyli widzimy jednoznacznie, Nowy Testament, który jest podstawą interpretacji Starego, mówi tylko i wyłącznie, że Synem Bożym jest ktoś, kto jest człowiekiem, który jest własnością Bożą, który nawet w Galacjan widzimy, uwierzył w Pana Jezusa. Tak jest w Chrystusie. No dobrze. Czy w Starym Testamencie jest inaczej? Nie, w Starym Testamencie nie jest inaczej, dlatego że zawsze Stary Testament i Nowy Testament mówią to samo. To jest ten sam Nowy i Stary Testament. To jest ta sama Biblia, to są te same Pisma Święte. I może zobaczmy sobie na przykład Psalm 89.
I teraz mamy psalm 89 od 6 do 8 wersetu. Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w zgromadzeniu świętych. Któż bowiem na obłokach równy Panu, któż podobny Panu pośród synów Bożych. Bóg groźny jest w gronie świętych, potężny i straszny nad wszystkich wokół Niego. I tutaj nie do końca jest to ten sam termin. Jest użyty co prawda w Brytyjce synów Bożych, ale tutaj jest to, co jest oddane jako synów Bożych, jest też synów mocarzy, czyli tych, którzy mają wewnątrz siebie moc, ci, którzy są mocni. I tutaj kontekst pokazuje, że co? Że tutaj mamy zgromadzenie świętych, czyli po prostu ludzie Boży. I tutaj 7 werset. Któż podobny Panu pośród synów mocarzy? Tak oddaje to Gdańska. I nie przypadkiem, bo tam jest inne słowo, nie H430, tylko H410. H410 to jest inne hebrajskie słowo, więc nie jest to do końca ten sam termin, jest trochę podobny, co oddaje Brytyjka jako synowie Boży. Bóg groźny jest w gronie świętych, potężny i straszny nad wszystkich wokół Niego. I teraz to miejsce dotyczy z jednej strony zgromadzenia na ziemi, tak, zgromadzenie świętych. Jakby ktoś chciał się uprzeć i naciągnąć, Bóg groźny jest w gronie świętych, kto na obłokach równy Panu, bo tu jest odwołanie, któż na obłokach równy Panu, i próbuje się z tego wyciągnąć wniosek, że chodzi o zgromadzenie niebiańskie, to nawet jeśli, to tu nie jest termin ten sam, który jest w pierwszej Mojżeszowej, 6 od 1 do 4, tutaj jest synowie mocarzy, inny termin. I to nie do końca miejsce koresponduje z tym naszym. Kolejne pokrewne miejsce to jest psalm 29.1. I tutaj mamy tego typu sformułowanie. Psalm 29.1 w Brytyjce. Jest użyty termin synowie Boży. Oddajcie Panu synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc. No więc ci synowie Boży to są tutaj jak najbardziej ludzie, ale też nie jest to dokładnie ten sam termin, bo jest tu znowu hebrajskie słowo 410, a nie 430, jak w tym fragmencie z pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdział od 1 do 4. Natomiast widzimy bardzo ciekawe użycie w brzeskiej. Synowie możnych ludzi oddawajcie Panu, a oddawajcie Mu chwałę i moc. Tak jest brzeska. Czyli widać synowie możnych ludzi, tak? Czyli tych, którzy są możni na ziemi, synowie mocarzy. Prawdopodobnie Gdańska będzie miała synowie mocarzy. Tak, oddawajcie Panu synowie mocarzów, oddawajcie Panu chwałę i moc, no bo to 410 jest tłumaczone jako mocarzów, synowie mocarzów. Kolejny fragment to jest Hioba 38.7. Hioba 38.7 mówi tak, warszawski. Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Czyli widzimy tutaj jednoznacznie, że mamy dwa podmioty. Synowie Boży, którzy tak jak w naszym miejscu z pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdział od 1 do 4, jest to zbitka tych dwóch słów, synowie H1121 Bene i Boży, czyli H430 Elohem, czyli nie synowie mocarzów, tylko synowie Boży. I tutaj widzimy, że jest oddzielnie gwiazdy poranne, czyli aniołowie,
i oddzielnie synowie Boży. Czyli widać jednoznacznie, że znowu w Starym Testamencie synowie Boży to nie są aniołowie, którzy są reprezentowani jako gwiazdy poranne, tak? Bo to jest Gdański też oddane, tak? Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, czyli aniołowie, a weselili się wszyscy synowie Boży, czyli ludzie należący do Boga. Odrębna grupa. Brzeska, gdy wszytki gwiazdy poranniejsze z połu chwałę dodawały, albo dawały, a weselili się synowie Boży. Czyli znowu oddzielnie jest wyraźnie pokazane, że synowie Boży, czyli ludzie należący do Boga, to nie ta sama grupa, co gwiazdy poranne, czyli aniołowie. To są dwie różne grupy. I przecież, gdyby synowie Boży mieli być tutaj upadłymi aniołami, to też bardzo ciekawe. Demony weselą się, tak? Z tego samego, z czego cieszy się Bóg. To już trzeba na głowę upaść. To Joba 38:7 jednoznacznie pokazuje, że synowie Boży to nie są upadli aniołowie, jak to próbują niektórzy udowadniać. Kolejne miejsce to jest Joba 2:6. Przepraszam, nie Joba 2:6, tylko Joba 2:1 i Joba 1:6. I mamy tutaj przedstawione m.in. przez znanego kaznodzieję Spurgeona jako zdarzenie, które ma miejsce na ziemi, czyli to komentatorzy przed odkryciem księgi Henocha jednoznacznie wiedzieli, że to działo się na ziemi i że ci synowie Boży to byli ludzie, czyli ludzie należący do Boga. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, czyli własność Boża, ludzie będący własnością Bożą, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. Widzimy to, co się dzieje, co każde zgromadzenie. Dzieci Boże się gromadzą, synowie Boży się gromadzą na zgromadzenie do imienia Pana Jezusa i zawsze pośrodku jest szatan. Widzimy 12 apostołów, 11, którzy są synami Bożymi i jeden z nich to jest syn diabelski, czyli Judasz. Więc zawsze się ten schemat powtarza. Jeśli są zgromadzone dzieci Boże, zawsze wśród nich jest szatan. Zawsze. On nie musi się zajmować tym, co się dzieje w świecie, bo świat należy do niego. Cały świat złym jest położony. On się zajmuje tym, co dzieje się wśród dzieci Bożych, wśród ludzi będących własnością Bożą, wśród synów Bożych. I tutaj oczywiście jest zbitka tych dwóch słów, czyli hebrajskie słowo 1121, czyli bene, synowie, i hebrajskie słowo 430, czyli Boży Elohem. I teraz kolejne miejsce to jest Hioba 1:6. Może jeszcze z tego 2:1 przeczytam, jak jest w brzeskiej. Przydało się dnia niektórego, iż przyszli synowie Boże, aby stali przed Panem, między którymi też przyszedł i szatan, aby też stał przed Panem. Czyli widać tutaj, brzeska pokazuje, że to są dwie oddzielne grupy, tak? Znaczy grupa i oddzielnie szatan, tak? Bo tutaj któregoś dnia przyszli, przyszli, tak? Czyli to było na ziemi, bo szli. Nie mogli gdzieś tam inaczej się poruszać. No to przyszli, tak? Przyszli synowie Boży, aby stali przed Panem, między którymi też przyszedł i szatan, aby też stał przed Panem. Czyli widać dwie niezależne. Najpierw grupa synów Bożych, a oprócz nich się pojawił na tym zgromadzeniu wśród dzieci Bożych, wśród własności Bożej i szatan. I też Gdańska. Zobaczmy, jak wygląda w tym fragmencie. I Gdańska oddaje to tak. I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed Panem, przyszedł też szatan między nich, aby stanął przed Panem. Czyli jest konieczne przyjście, a to oznacza, że nogi chodzą po ziemi.
Aniołowie by nie przyszli, tylko by się w inny sposób pojawili. I kolejne miejsce, Hioba 1:6, czyli otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. Czyli dokładnie ta sama sytuacja. Zgromadzeni wokół Pana Jezusa, a wśród nich szatan. Zgromadzeni wśród Pana, wokół Pana Jezusa chrześcijanie, a wśród nich szatan. Zgromadzeni wokół Pana Jezusa apostołowie, a 11 apostołów, a wśród nich 12 Judasz. I Biblia Gdańska. I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed Panem, że też, tutaj widzimy, mocno jest oddzielone, że też przyszedł i szatan między nich, czyli widać oddzielone między nich w las. Czyli byli synowie Boży, a nie będący synem Bożym, szatan między nich wszedł. I brzeska. I przydało się dnia niektórego, iż synowie Boży przychodzili przed Pana, między którymi przyszedł szatan. Tak jak mówiłem, szatan zawsze jest tam, gdzie są sprawy Boże. Widzimy, nic nie usprawiedliwia zabobonu, jakoby synowie Boży mieli być aniołkami. Nie jest to w żadnym wypadku prawda. Syn Boży zawsze w Biblii oznacza człowieka. I ewentualnie Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, który jest odwiecznym Synem Bożym. Więc tak samo, jeśli popatrzymy na jakie słowa się tu kryją, co one znaczą według słowników. Synowie, słowo H1121 bene, jakie ono ma znaczenie? Młodzieńcy, wnuki, członkowie grupy, ludzie, członkowie Zgromadzenia Bożego. To jest takie tłumaczenie, moim zdaniem, według tego wynika. I H430, zarządcy, sędziowie, specjalna własność Boża. H410 to jest słowo Elohem, Boży, tak? Czyli zarządcy, sędziowie, specjalna własność Boża. Czyli najlepsze tłumaczenie to jest ludzie będący własnością Bożą, ci synowie Boży, albo ludzie niosący przed Bogiem odpowiedzialność, albo członkowie Zgromadzenia Bożego. Natomiast to słowo, które tu jest oddane jako giganci, o których jest powiedziane, że oni zarówno byli przed potopem, jak i po potopie. Ciekawe, po potopie też byli, prawda? Czyli widać wyraźnie, że to na pewno nie są jakieś dziwne postaci. Nie wyobrażajmy sobie, tak jak księga Henocha to próbuje przedstawić, bo księga Henocha mówi, że ci ludzie mieli 900 metrów wysokości, ci giganci. 900 metrów wysokości. Dobrze, to są śmieszne żarty. No więc giganci, olbrzymi, słowo H5303, czyli Nefel, i to znaczy upadły, stosujący bullying, nie wiem czy wiecie co to jest bullying, za moich czasów silniejsi koledzy w szkole wymuszali na młodszych okupy. Były to lata takie, końcówka komunizmu, początek przemian zaraz po komunizmie, ludzie byli biedni, jak ktoś miał parę złotych albo miał dobrą kanapkę z szynką, to dwóch silniejszych kolegów albo trzech łapało takiego i zabierało mu tą kanapkę. Nie wiem, jak jest teraz w szkołach. No, jeśli czegoś ze szkoły się nauczyłem, to to, że zawsze tacy nefel się pojawiają, tak? Tak jak synowie na przykład proroka Helego. Oni byli właśnie takimi stosującymi bullying wobec tych, którzy przychodzili do świątyni Bożej i mówili, jak nie dasz, to gwałtem weźmiemy. I znowu byli to ludzie, którzy byli synami Helego. Nie wiem, jaki był stan duchowy żony Helego. Helego stan był dosyć słaby, był to kapłan Boży, ale jego synowie już byli otwarcie bezbożni. Otwarcie przeciwko Bogu. I Heli ich nie strofował. Być może miał nawet wierzącą tą żonę, ale ci synowie byli właśnie takimi mocarzami, którzy stosowali bullying. Byli gigantami, mieli
pozycję ugruntowaną na podstawie pozycji ich ojca. I tyranizujący. Więc tacy giganci dzisiaj, dlatego pozwoliłem sobie wskazać na to, że tacy giganci dzisiaj to są przedstawiciele kleru, którzy skończyli różnego rodzaju kursy, szkoły, a czasami nawet i nie, ale są z rodów tak zwanych klerowych, pastorskich i tyranizują ludzi Kościoła, którzy są z natury ufni, z natury łagodni, z natury spokojni i przychodzi do nich taki wilk w owczej skórze podający się za pastora, za ojca, za przeora, za księdza, za popa. No i podbija ich w niewolę. Tylko na podstawie tego, że sobie gdzieś tam w jakiejś szkole gotowania na gazie zwanej teologiczną skończył i wyrobił kwitek. Poziom tych szkół jest żenujący w Polsce. Można zobaczyć, jest taka smutna kronika nieuczciwości naukowej prowadzona przez redaktora Wrońskiego w czasopiśmie Forum Akademickie. On co miesiąc opisuje kolejne przypadki plagiatów i innej nieuczciwości akademickiej. I szkoły teologiczne, takie jak właśnie taka adwentystyczna w Podkowie Leśnej, tam sprawa związana z ważnymi osobami ruchu adwentystycznego jest opisana, jak to dokonywali plagiatów nawzajem od siebie. Jeszcze procesy się toczą, ale jeśli ten opis jest prawdziwy, a wiele wskazuje na to, że raczej jest prawdziwy, no to źle to wygląda. KUL tam często występuje, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Występuje Uniwersytet w Różombergu, to jest po słowackiej stronie też uczelnia rzymskokatolicka. Więc generalnie, jeżeli ktoś w takiej szkole, która nie przestrzega żadnych standardów naukowych, robi tytuł teologiczny, to za przeproszeniem on nawet nie powinien być nigdzie brany na poważnie, dopóki nie zrobi z tego dyplomu samolot i nie skończy uczciwej uczelni. Powinien się odciąć od takiej szkoły jak najskuteczniej. No ale jeżeli tego nie robi i jeszcze przychodzi jako lider wspólnoty religijnej, to ja przyznam, że tych ludzi, którzy są w tej wspólnocie i tolerują taki stan, to nie ma co żałować. Oni sami wybrali, co chcieli. Przecież doskonale wiedzą, co to za osobnik, mają Biblię, czytają, że nie ma w Biblii kleru, a mimo to tam siedzą i chcą z takim klerem mieć do czynienia. No więc jeżeli chcą, to sami na siebie ściągają krew, bo Słowo Boże ich ostrzega, że mają jak najdalej od tego typu grup, gdzie jest kler, trzymać się. No a jeżeli dalej są, no to no, nie powiem dobrze im tak, bo mi trochę ich żal. Niektórzy sprawiają wrażenie nawet uczciwych, chociaż cały kontekst wskazuje na to, że z uczciwością wiele nie mogą mieć wspólnego, skoro jednoczą się. Kto łączy się z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem, mówi Pismo Święte. Więc jeżeli ktoś łączy się z takim systemem, jest z nim jednym ciałem, nawet jeśli sam nie grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, podając się za przedstawiciela, czy to pastora, czy starszego, czy innego przedstawiciela kleru, to jednak mimo wszystko jest to taki przypadek takiego giganta upadłego, stosującego bullying, tyranizującego lud Boży. I tak jak widzieliśmy, jeszcze raz przeczytamy, a kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi, rodziły się im córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat, a w owych czasach również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi
i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem. Więc widać, że ci synowie Boży to byli ludzie, ci giganci to byli ludzie o wielkim wpływie, będący synami właśnie synów Bożych i córek ludzkich. I też sława to nie była dobra sława. Oni, o nich po prostu było głośno, tak jak o ludziach, którzy dzisiaj są głośni. Niedawno mieliśmy w Polsce przypadek, gdzie członek grupy muzycznej Nergal spalił, czy tam podarł, czy uszkodził egzemplarz Biblii publicznie i był nawet proces sądowy o obrazę uczuć religijnych. Ale to samo się wydarzyło w protestantyzmie. Podający się za kler człowiek wziął i pozwolił na uszkodzenie albo sam uszkodził egzemplarz Pisma Świętego, dokładnie tak jak Nergal. I nic mu nie zrobiono, bo był przedstawicielem prawnie zarejestrowanej wspólnoty religijnej, podającej się za protestancką. I wielu to toleruje, przyklaskuje, bo kler lubi tłok i twoje pieniądze. Jedynie trochę może tam poprzeciągają nawzajem swoje ofiary, żeby płaciły składki. Ale to są właśnie lekcje płynące z 6 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Nie przypadkiem o naszych czasach Pan Jezus powiedział, że są podobne do czasów Noego, dlatego że tak silnego klerykalizmu jak obecnie to nigdy nie było. Każda grupa religijna musi mieć jakiegoś antychrysta, którego opisuje takimi tytułami starszy, biskup, ksiądz, pastor, pop. To jest to samo, co było przed potopem, a więc bardzo zły stan. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii, nie ulegania różnego rodzaju zabłądzeniom, nie ulegania przesądom, nie ulegania różnego rodzaju zabobonom religijnym. Tylko Biblia może was z tego uwolnić. Zatem czytajcie Biblię, Słowo Boże, ona jest ostoją wolności i tylko w Słowie Bożym jest prawda. To jest Słowo Boże na dzisiaj. Biblia jest Słowem Bożym na dziś. Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże na dziś i nic więcej poza Biblią. Dziękuję Państwu za uwagę. Trzymajcie się Słowa Bożego. Jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, proszę do mnie napisać 7390899088 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Jeśli masz pytania pod filmem, możesz napisać komentarz. Jeśli chcesz, żeby on był opublikowany, to nie stosuj trollingu ani żadnych innych nieestetycznych zabiegów, bo wtedy nie nadaje się on do publikacji. O tym, czy komentarz nadaje się do publikacji, na moim wideoblogu decyduję ja i nie ma od tego odwołań. Jestem ostatnią instancją. To jest mój blog, przedstawiający tylko i wyłącznie moje rozumienie Pisma Świętego. Nikt inny nie bierze za to odpowiedzialności. Jeśli sprawdzisz w Piśmie Świętym, że to może być również twoja interpretacja, czynisz to na swoją własną odpowiedzialność. Przed Bogiem oczywiście mówię o odpowiedzialności. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.